Cześć wszystkim, tu Eni, witam Was na moim kanale. Dzisiaj będzie taki haul zakupowy z Actiona, ale będą to zakupy, które gdzieś tam do mnie dotarły, no ale nie zrobiłam ich osobiście. Ostatnio przy haulu zakupowym wspominałam Wam, że nie wszystko udało mi się dostać, ale że Kasia z kanału Monlabi, no była i dostała te wszystkie rzeczy, których gdzieś tam mi brakowało. Z pewnych względów wysłała mi wcześniej paczkę już urodzinową, więc przy okazji też no te zakupy też, żebym już mogła z nich korzystać, więc mogę Wam je już pokazać. I Kasiu, jeszcze raz Ci tutaj dziękuję za te wszystkie zakupy, że znowu dla mnie zrobiłaś. Chociaż to chyba w najbliższym czasie na razie ostatnie, bo tak teraz nie ma za bardzo jak mi no nic kupować, dlatego też jeszcze sobie dodatkowo zrobiłam zakupy na Allegro. I dlaczego tak? No słuchajcie, jak ja bym miała jeździć po prostu po kilka razy znowu do Actiona i polować na te bloki, to więcej bym straciła za paliwo, bo pewnie za pierwszym razem bym wszystkich nie dostała. A znalazłam no jednego sprzedawcę, gdzie tam no wiadomo, trochę drożej te bloki sprzedawał, ale przynajmniej miałam pewność, że wszystko będę miała, już nie trzeba tracić paliwa, czasu i gdzieś tam tego szukać. Przy okazji też miał inne rzeczy, które mi się spodobały, takie już poza actionowymi, więc stwierdziłam, że już sobie u niego zamówię. No też wiem, że szybko tam osobiście nie pojadę, no ponieważ nie wiem, czy to właśnie słyszycie, ale jestem troszkę jeszcze chora, właściwie no głównie głos mi jeszcze taki został trochę zmieniony, więc jeżeli to słychać, to właśnie przez to. No i póki wiecie, nie wyzdrowieję tak na 100%, no to nie chcę gdzieś tam jeździć po sklepach, żeby gdzieś tam nikogo nie pozarażać. A potem też nie będę miała raczej na to czasu, bo mój synek będzie miał urodziny, więc będzie organizacja, jeszcze tam mam inne rzeczy do pozałatwiania. No to Actiona na pewno nie będzie mi szybko po drodze, więc stwierdziłam, że już sobie zamówię po prostu przez Allegro, kupię sobie dodatkowo te rzeczy, które gdzieś tam mi się spodobały i przynajmniej nie będę musiała się bawić, wiecie, w poszukiwanie tych wszystkich bloków. I w sumie to wyszło jeszcze przed tym, jak się zgadałam tutaj z taką Anią. Może ją kojarzycie z komentarzy, bo ona tutaj często mi komentuje. I z Anią jakiś czas temu umówiłyśmy się na wymiankę urodzinowo-świąteczną, więc jednorazowo przy okazji robi mi też zakupy, za co jej jestem bardzo wdzięczna. I Aniu, Ci tutaj jeszcze raz bardzo dziękuję i Cię serdecznie pozdrawiam. Ale te zakupy, wiadomo, do mnie dopiero dotrą razem z paczką od niej, więc na nie trochę muszę poczekać, więc pewnie zobaczycie je tam kiedy indziej. Ale gdyby coś, to jeszcze oprócz tego, co Wam tutaj pokażę, to jeżeli jesteście zainteresowani, co tam też można jeszcze innego znaleźć, to wreszcie się pojawiły nowe te paper sety świąteczne, bo wcześniej były te zeszłoroczne, więc są już nowe wzory i są też nowe Lux Paper Bloki. Wiem, że już Luxy dla mnie Ania ma. Dwa z czterech, które gdzieś tam się ukazały, bo nie wszystkim się w tym roku podobały. I jeszcze będzie mi te na te paper sety polowała. I tam jeszcze na jeden blok i jakieś tam rzeczy, więc to tam w późniejszym czasie zobaczycie. Jeszcze są jakieś takie wykrojniki do składania z nowości, więc takich rzeczy też możecie już wyszukiwać. A ja Wam dzisiaj pokażę to, co już mam, żebyście byli właśnie na bieżąco, jak planujecie jakieś tam zakupy, może Wam się coś akurat spodoba, tym bardziej, że tutaj będą również inne rzeczy, tak jak mówiłam, więc może akurat znajdziecie coś dla siebie. Także nie przedłużając, zapraszam Was do takiego filmiku. Możecie dać znać, jak Wam się podobają tego, no, tegoroczne bloki świąteczne i różne takie rzeczy. Chętnie poczytam. I cóż, zapraszam do oglądania, co też tutaj udało mi się dostać. Dobrze, i najpierw Wam pokażę te zakupy, które zrobiła dla mnie Kasia. I na wstępie pokażę Wam to, co myślę, że już też widzieliście na innych kanałach, więc tutaj długo o tym się nie będę rozpowiadać. Są to takie markery kredowe.
które piszą i po białym, i po czarnym papierze, więc no, zainteresowało mnie to i stwierdziłam, że może mi się i to przydać, żeby pisać w albumach, wiecie, z czarnej bazy, na przykład gdzieś tam na jakichś matach, na zapiski, jak się daje do albumów, czy też po prostu po jakimś czarnym papierze, ale również może się to spodobać moim dzieciom. Więc nawet jak ja będę mało używać, to na pewno trafią do nich. Oni uwielbiają te różne pisaki z Action i takie różne pierdółki, więc no, nie boję się, że będzie leżeć, bo na pewno ktoś to z nas wykorzysta. I tutaj chciałam wszystkie odcienie, jak ja byłam wcześniej, to było ich tylko kilka. Czy nawet w ogóle jakoś to tak pamiętam. Później, jak już byłam drugi raz, to się pojawiły, ale już mi je Kasia kupiła. Więc tylko musiałam na nie poczekać. No a tutaj różne takie zielenie bardziej, trochę niebieskiego. Tutaj szary i niebieski. Tutaj zresztą macie nazwy po boku. Dalej takie różne kolorowe. Ten zestaw bardzo mi się podoba. Myślę, że taki dziewczęcy bardziej. No oczywiście moje ukochane fioleciki. I ostatni. To taki różowy. Biały też tutaj jest. No białym akurat na białym papierze się może nie popiszę, ale na czarnym jak najbardziej. Więc tutaj to. Jestem ciekawa faktycznie, jak to się będzie pisać, bo tak jak widzicie, jeszcze nie miałam czasu rozpakować. No przez tą chorobę ogólnie nie siedzę przy biurku, więc tak trochę sobie poczekają, ale niedługo się pewnie gdzieś tam pobawię. No i ostatnio wam właśnie mówiłam, że Kasia mi zdobyła ten wykrojnik, który chciałam. Ten, który się składa i powstaje, o tu jest większe, takie coś, taki trójwymiarowy skrapek, gdzie można zrobić tło właśnie jakieś takie niebieskie, można też za dnia zrobić, tutaj jakiś kościółek. No i tutaj z przodu mamy tego renifera. Jest taki fajny, świąteczny albo leśny. No śliczny jest, więc na tym mi bardzo zależało, więc cieszę się, że go mam. No i teraz głównie papiery. Papiery świąteczne. Ten wam ostatnio pokazywałam, bo z tych podłużnych bloków zechciałam mieć tylko dwa. Więc dla tych, co nie widzieli, to tylko wam tak przekartkuję, bo tak jak mówię, ja już jeden raz pokazywałam. Oczywiście to są te bloki, gdzie jakby pierwszy arkusz jest z jakąś tam folią, a trzy pozostałe już bez tego, bez tej folii, albo po prostu z folią, ale czy tam z brokatem, ale w innym kolorze. O. Więc tak to się prezentuje. I tu są takie domki różne, takie sweterkowe, autka z choinką taką jasną, te domki, no to jest boskie, krata i to też mi się bardzo podobało. I naprzeciw takie choineczki. To tak na szybko, bo mówię, to już pokazywałam, ale gdyby akurat ktoś tak trafił dopiero na ten filmik, to też taki jest. A to jest drugi, który mi się tak podobał. A jeszcze myślałam nad jednym takim jasnym, ale też się z Anią fajnie dogadałyśmy, że jej dam jakby po stronie zeszłorocznych bloków, które mi gdzieś tam jeszcze pozostawały, bo też całego bloka nie potrzebuję, bloku. A ona mi po prostu z tych, co ona kupiła, urwie też po jednym arkuszu. Czy tam po połowie, jeszcze nie wiem, jak się tam zgadamy dokładnie. Więc też jak macie jakąś taką bliższą koleżankę, a nie potrzebujecie całego bloku, to warto sobie tak wziąć na pół. No tutaj jest kwestia jeszcze dogadania, kto chce tą taką bardziej foliowaną, kto zwykłą, albo właśnie można tylko po jednym arkuszu, jak ktoś chce tylko pojedyncze papiery, więc to już kwestia dogadania, ale warto takie koleżanki bliższe mieć. No, u mnie po prostu by to też leżało, bo ja już tych bloków trochę mam. Dlatego w tym roku też się nie decydowałam na wszystkie, tylko wzięłam takie, które gdzieś tam mi się najbardziej podobały. Tu te kropki to tak bardziej myślę nawet do czegoś innego, bo to mi w ogóle ze świętami się nie kojarzy.
To są takie święta na wesoło, bo są jakby, no, wiecie, święta, takie bałwanki zrobione z lodów. No, takie śmiechowe. I akurat to z tą folią nie do końca mi się podoba. Jeszcze tu któryś miał ten na oczu tą na oczku tą kropkę, więc to tak średnio wygląda. Ale te jaśniejsze bez tych takich kropek srebrnych już są całkiem przyjemne. Dalej takie gwiazdki, to też będzie świetne na tła dziecięce, więc to mi się strasznie spodobało i też z tego powodu wzięłam. Odcień w ogóle śliczny. I to nawet to pierwsze, że tutaj są srebrne i takie białe te gwiazdki, ale te też są ciekawe. To są znowu takie bardziej pobrokacone. O, to się tak fajnie mieni. Dalej takie bałwanki. Śmieszne, jakby kulki dopiero lepione. Nawet na jakąś matę do albumu, wiecie, na zdjęcie. Takie coś fajne. Takie reniferki. Rudolf czerwononosy. I takie prezenty. Też te prezenciki są fajne całkiem. I na koniec coś, co też mi się strasznie w tym bloku spodobało, to takie lampki. I tutaj mam jeszcze gwiazdki srebrne, a tu już brokatowe, takie bialutkie. Ledwo widoczne, ale coś się tam mieni. A jeszcze jest jeden. Na końcu są takie bombki. Jest taki bloczek. Ten mi się najbardziej z wszystkich podoba, więc tylko te dwa w tym roku. I wyszły oczywiście nowe, te takie bloki, z których się robi kartki, ale nie tylko, bo po prostu można to użyć w zupełnie inny sposób. Gdzieś tam sobie elementy osobno, tła osobno, do czego tam innego. To już wiecie, kwestia kto jak chce wykorzystać. Można to kupić dla dzieci, bo mają już tutaj wzór, jak zrobić kartkę i tylko muszą ponaklejać według tego wzoru, więc też są całkiem przyjemne. No, moje dzieci w tamtym roku bawiły się z takimi blokami, więc zobaczymy jak będzie w tym roku, ale jeszcze mi trochę pozostawało z tamtego. Dlatego też w tym roku wzięłam 3, chyba było 6 w sumie, więc nie jestem pewna, 6 albo 5, ale mnie się tylko te 3 spodobały. I każdy tutaj jest taki no inny, więc pokazuję Wam po kolei, jak wyglądają. I tu mamy dużo takich tych teł, gdzie mamy jakby ramkę, a w środku jest białe. No niekoniecznie mi się podoba ten pomysł, żeby środek był taki biały, no niby jak śnieg, ale jakoś tak smutno. Ale myślę, że z tych ramek można zrobić wiele, z tych teł w ogóle, wiele rzeczy, bo można albo to wyciąć i zrobić fajny shaker, albo można to traktować jako też ramkę i tutaj dawać zdjęcia do środka. Też można wyciąć i za folią dać zdjęcie. Albo po prostu można to traktować jako to pierwsze tło i tutaj wyciąć taki papier mniejszy wielkości tego kwadratu i dać drugie tło. I tak warstwowo zrobić, więc na różny sposób można to wykorzystywać też jako dodatek do albumu, gdzie tutaj sobie możemy pisać różne rzeczy, notować. Więc wiecie, nie trzeba to wykorzystywać tak, jak jest tutaj. I ja właśnie myślę tak kombinować przynajmniej z tym blokiem, bo on tak bardziej do tego mi pasuje. I te elementy gdzieś tam osobno. No tutaj mamy akurat bałwanka, jakieś orzeszki. Ten domek jest bardzo fajny. Ja uwielbiam takie domki. No to w ogóle mi się nie podoba, więc to jest jakieś takie, co tu ma być. Nie wiem, o co tu chodzi, bo to tak kompletnie mi się nie widzi. A te kropki, które na przykład tu są ponaklejane, to tak naprawdę one nie są wypychankami, więc to by trzeba było się bawić nożyczkami, wycinać coś takiego, więc to tak średnio. Ale dalej. Coś, co już może być fajne na tło, na kartkę, takie dechy. Więc to jest całkiem przyjemne, można nawet coś podobnego akurat zrobić. Lampki fajne. Tu mamy taki sweterek. No ja akurat takich misiów nie bardzo lubię, ale ten napis mi się podoba z takich desek. Fajny. Szyszki, wiadomo, się wykorzysta.
To mi się w ogóle nie podoba. Powiem szczerze, że nie wiem, o co tu chodzi. No to jak jakaś szubienica albo coś. No nie wiem, mnie to jakoś tak. No nie widzi się, nie ma to uroku jak dla mnie. Więc to albo po prostu zakryć tu, przykleić coś, żeby tylko choinki wystawały, albo coś, nie wiem, ale w ten sposób tego na pewno nie będę wykorzystywać. W ogóle jest, widzicie, brokatowe, ale są jeżyki. I tu jest, zobaczcie, co pięknego. Tu na przykład taką kartkę można by było zrobić, bo jest całkiem ładna. Ale ja myślę, że sobie to gdzieś indziej jednak wykorzystam, ale są prześliczne te elementy i ten napis. Też, wiecie, z tych takich pociętego drzewa, z tych plastrów, a to po prostu pójdzie na matę do Harry'ego Pottera, bo mi kojarzy się bardzo z zakazanym lasem. Dalej, coś takiego. To też fajne. I królisie są. Nie wiem, czy moja córcia nie będzie chciała właśnie tego odwzorować, bo ona kocha króliczki, też wiewiórki, więc i takie różne leśne zwierzątka. Więc jak widzi takie różne, to a to są fajne, bo są i białe króliczki, taki brązowy jest. No ładne jest. No to też tak, wiecie, niespecjalnie jakoś ze świętami mi się kojarzy, więc tu pewnie sobie po prostu rozbuduję jakąś kompozycję i to tylko będą wystawać. A w ogóle narzędzia wezmę do jakiejś męskiej kartki. Czy nawet można by było zrobić kartkę dla mojego teścia, do mojego by bardzo pasowało. No te wszystkie elementy takie. I też drzwi takie fajne, no to mi się podoba. Można też, wiecie, z tego zrobić nie kartkę, a na przykład jak są w albumie książeczki, czy jakieś harmoniki i tą pierwszą stronę tak ozdobić i potem, wiecie, to otwierać jako harmonika, czy jako książeczka i też będzie w albumie coś takiego fajnie wyglądało, jak trochę będzie warstwowo. No, wiecie, nie wszystko to musi być na kartki. To jest też cudowne, strasznie mi się to podoba. No i tu znowu jest to białe tło takie, ale to prędzej tutaj można tak zrobić, jak jest pokazane. A tu właśnie to myślę, że odwzoruję z tym, że ja tutaj pododaję jakiś, wiecie, śnieg taki. I tutaj dodatki różne takie nasze mediowe do tego. I też fajnie to będzie wyglądać, bo to mi się strasznie podoba. I to znowu takie białe tło, jakieś takie, więc to fajne akurat na matę, na zdjęcie albo coś. Ale te sanie, zobaczcie, jakie ładne. Królisiek. Tak się prezentuje ten pierwszy. I dalej. Dalej mamy taki bardziej dziecięcy, więc też stwierdziłam, że go biorę. I tu też są takie białe właśnie tła, gdzie niegdzie. Ta pierwsza strona to taka bardziej, bym powiedziała, nasza kraftowo-skrapowa taka. Ale no, osobiście to, jak to tu jest pokazane, kompletnie mi się nie podoba. To jest po prostu, wiecie, jakby ktoś narzucił, byle gdzie poukładał. Więc no nie. Tego bym tak nie zrobiła. Ale jakoś inaczej się to wykorzysta. I w tym bloku mamy taką uroczą krówkę. Nie wiem, co ma korowa do świąt, ale coś w niej jest takiego. Ona jest tak słodka, słuchajcie. Strasznie mi się ona podoba. Zabawna taka. Więc śmiało można ją gdzieś tam użyć, coś z nią ciekawego zrobić. No, ten napis dla mnie na przykład jest w ogóle nietrafiony, bo go w ogóle ledwo widać, a jeszcze jak się naklei na takie całkiem białe tło, to już kompletnie to nie będzie miało sensu, jak dla mnie. I jakoś tak ta kartka też mnie nie przekonywała w ten sposób, ale wiecie, wycinanki, wypychanki nać się można osobno. To jest też fantastyczne. Przepiękne jest to po prostu tutaj. To taki bałwanek, który trzyma balony też bałwanków. Takie też śmieszne. I znowu ta krówka. I tutaj coś przepięknego. I to też fajne. I również to widzę jako jakąś tam taką pierwszą stronę w wodospadzie, czy jakąś tam klapkę, która zamyka nam jakieś tam, wiecie, strony. No,
w zupełnie inny sposób bym to wykorzystała niż na kartkę. Bo do albumu takie, wiecie, skarpety, świąteczne elementy pasują, a do kartki, no jak dla mnie, tak średnio. Też mamy fajne elementy. O, i to piękne. Tu mamy krówkę i tutaj zobaczcie, jakie to jest urocze. Kolejne takie domki z piernika. Też fajne, tylko mówię, inne tło. Tutaj było takie białe, smutne, tu się nic tu nie dzieje. Tylko też nie bardzo pstrokate, bo jednak to też jest kolorowe, więc tutaj trzeba uważać z tym tłem, coś delikatnego. Przynajmniej ja bym tak zrobiła. Tu mamy znowu loda bałwanka. I takie coś. Więc tak się prezentuje ten drugi blok, a ten mi się podoba najbardziej i powiem wam, że on by mi się fajnie zgrał z innymi blokami, takimi różnymi zimowymi, z niektórych nawet wiecie, firm różnych sklepowych. Nawet niektóre mi przypominają stamperie, przynajmniej takie grafiki, jak tam są w Arctic, bo ja mam tą kolekcję. Więc może nawet to sobie gdzieś tam połączyłabym. Chciałabym w tym roku z tego coś zrobić w końcu, więc zobaczymy. I tu jest coś takiego. Dalej mamy te pingwinki. One mi się tak strasznie podobają. To chyba jest jedna z moich ulubionych stron w tym bloku. Piękna. To też nocą taki niedźwiedź polarny. No tu jest taki złodziak. Zobaczcie, jaki kochany. Uroczy jest. Coś takiego. Wilk. No to wiecie, wszystko się mieni. No. Choinka. I kolejny przepiękny tutaj obrazek z takim oknem. Tu też. Też mi się oczywiście podoba, tylko nie jako całość, tak jak tu, tylko osobno. I tu takie niedźwiadki przytulające się, słodziutkie. I to te trzy bloki, które ja sobie osobiście wybrałam. Reszta jakoś tak nie do końca mi się podobała i stwierdziłam, żebym miała tego za dużo. Ale co jeszcze teraz poza Actionem mam jeszcze typowo od Kasi? To powiem wam, że znalazło mi coś, czego u mnie nie było, o czym wam ostatnio też mówiłam w jakimś tam holu. Czyli te farby w sztyfcie, ale neonowe. Tych mi brakowało i znalazła mi je Kasia. Nie wiem, czy właśnie te neonowe będę używać ja, ale stwierdziłam, żebym je i tak wzięła, bo no jak nie ja, to na pewno po prostu dzieci by się z takich po prostu farbek ucieszyły, bo dość ciekawe są, więc dałabym też im jedne tak po prostu im do zabawy faktycznie. Ale to jeszcze sobie sprawdzę, jakie to konkretnie mają kolory, bo pewnie nie wszystkie będą ciekawe. Więc te po prostu takie mniej sprawdzające się do kwiatów dam dzieciom, bo właśnie z tą myślą to kupiłam. Ale wiem, że nie wszyscy oglądają wszystkie filmiki, więc o tym mówię, że to chciałam z myślą o tym, żeby farbować sobie kwiatki takimi farbkami. I one były w Biedronce, więc... Nie wiem, czy jeszcze w ogóle będą, raczej wątpię, bo to było, wiecie, jak się szkoła zaczęła. Ale może gdzieś tam ktoś coś jeszcze znalazł takiego. I wzięłam jeszcze takie kredki w sztyfcie. Ona to wzięła od razu dwa, niby ten z mnie, czy chce. Póki było, bo stwierdziła, że na pewno będę to raczej chciała. I cieszę się, że się zdecydowała,
bo faktycznie jak zobaczyłam, jak nimi koloruje, no to mi się to mega spodobało. Zresztą dostałam od niej kwiatki kolorowane tymi kredkami. Pokazywała mi to, przy mnie robiła te kwiatuszki, jak się łączyliśmy na kamerce, i super efekty, więc też takimi można barwić kwiatki, a myślę, że też do jakichś innych rzeczy również można je wykorzystać. Więc ciekawa jestem sama tego, jak mija się sprawdzą, ale kolorki takie podstawowe, fajne. I zobaczymy. No sama muszę z nimi podziałać, żeby też wyrazić taką swoją opinię, ale jak już widziałam, jak Kasia nimi maluje, to podobało mi się. I słuchajcie, wzięłyśmy sobie na pół, bo trzeba było wziąć tego hurtowo, pręciki. Pręciki takie, których gdzieś tam u nas nie widziałam. Do pewnych kwiatów z Hertfeld, które właśnie mają takie środki. Więc Kasia wyszukała na AliExpress i wzięłyśmy sobie to na pół. Dotarło do niej właśnie w, jak już miała tą paczkę z AliExpress, dopiero mi wysłała, bo głównie na to czekałyśmy, żebym po prostu to też od razu miała w paczce. Jak widzicie, tego trochę jest, więc na sporo kwiatów powinno starczyć. No ciekawe, takie długie, wiecie, te pręciki. I jeszcze jedną rzeczą się podzieliliśmy na pół, to zawieszkami. Jeszcze w sumie w klimatach bardziej wakacyjnych, tutaj święta to wakacje, bo Kasia sobie kupiła takie zawieszki i się spytała, czy nie chce na pół takich różnych lodów. Te jedne były takie na patyku i drugi zestaw to były takie już w rożku z jakąś tam posypką, ale zobaczcie, wyglądają jak prawdziwe. Przepięknie są zrobione. Tutaj też takie przejścia piękne. No i stwierdziłam, że sobie je wezmę, ponieważ no wiecie, też nie będę nie wiadomo ilu albumów robiła z takimi samymi zawieszkami, ale pomyślałam, że z dwa sobie zostawię jakby do albumów, a trzy dam jej, dam mojej córci. W sumie dwa, żeby miała dla lalek, tylko wyrwę jej to tutaj. A jedno będzie na łańcuszek dla niej. Myślę, że będzie fajnym takim łańcuszkiem. Więc z tego powodu stwierdziłam, że to sobie też wezmę na pół, akurat 5, więc podzielę się z córcią i mnie też na jakieś tam albumy wakacyjne zostanie. I słuchajcie, jeszcze przy okazji zakupów Kasi wzięłam sobie też jedną rzecz, właściwie dwie, tylko to jest takie samo. Bo Kasia potem zauważyła, że to jest no, w promocji. Gdzie ona to kupowała? W sklepiku Gosi była promocja na te papiery, dość spora. Bo te bloki jakoś koło 10-9 zł wychodziły, jakoś tak, już nie pamiętam, powiem Wam szczerze dokładnie, ale ta promocja chyba dalej jest, z tego co się orientuję, bo tam dużo jest przecenionych takich papierów starszych z Craft O'Clocka, więc też poprosiłam ją, żeby mi przy okazji również wzięła, jak mi ma wysyłać, bo ja teraz no, jakoś w najbliższym czasie nie będę robiła tam zakupów, a się bałam, że może ta kolekcja zniknąć przy okazji tej nowej, bo ona pasuje z tą nową, więc jeszcze chciałam, żeby mi ją wzięła. Wzięłam sobie oczywiście już dwie, żeby mieć dwie strony. Ja tej kolekcji wcześniej nie miałam. Wiecie, jak była taką dosyć świeżością. Niedawno sobie kupiłam różne takie dodatki do tej kolekcji, ale też chciałam mieć jeszcze dużą. Więc nawet jej nigdy nie oglądałam, powiem Wam szczerze, w środku. Nawet wcześniej sama teraz nie odpakowałam, więc z Wami przeglądę. Może jeszcze się znajdą osoby, wiecie, nowe, które wcześniej w ogóle nie widziały tej kolekcji, a gdzieś sobie jeszcze znajdą. No, ona się super będzie łączyła z kolekcją teraz nową, Szkolne Przygody bodajże się nazywała. Bardzo są do siebie podobne i pasujące. Tutaj mamy jakieś takie pocztówki, więc fajny dodatek do albumów. To tak szybko, bo wiem, że je większość zna.
Ja wcześniej kupiłam sobie tylko po dwa czy tam trzy arkusze i robiłam z tego taki bardzo mini album. Czyli takie folio bardziej dla córki, z pasowania na ucznia. Fajne takie elementy rysowane jakby przez dzieci. I takie dodatki albumowe. Różne na zapiski, wspomnienia z lat szkolnych. Fajna jest taka też. To niby prosta, ale coś nie jest. I mówię, no w połączeniu z tą nową będzie super, więc chciałam mieć też dwie, żeby mieć tego troszeczkę więcej, bo to już wychodzi ze sprzedaży. Już w ogóle mało gdzie można ją dostać. Także to jest to. I teraz Wam pokażę, słuchajcie, te zakupy z Allegro, więc może sobie to ogarnę, żeby te duże bloki było łatwiej oglądać i do Was za chwileczkę wracam. I może na początek pokażę Wam te inne rzeczy, które sobie gdzieś tam znalazłam u tego sprzedawcy na Allegro, bo myślę, że dużo osób jest już takich, które widziała te bloki świąteczne nowe, więc może nie być zainteresowana, więc to zostawię na koniec. I po prostu jeżeli ktoś nie jest zainteresowany przeglądem tych papierów dużych bloków 30x30, no to sobie w tym momencie przerwie, no bo po co ma to oglądać, jak już się zna. Więc pokażę Wam, co tam gdzieś tam znalazłam, ale o dziwo dostałam, słuchajcie, gratis z uśmieszkiem, więc tu się mega zdziwiłam. To są dwa arkusze i pasek z UHK Galery. Z kolekcji Christmas. Ja chyba z tego miałam wcześniej arkusz z takimi gwiazdkami i ja sobie go też do Harry'ego zostawiłam, bo mi się tak z magią trochę też skojarzyło. Ale no bardzo się z tego cieszę, ponieważ są tutaj takie fajne napisy właśnie świąteczne, takie wiecie, vintage'owe, jak ja lubię, na brązie, więc do wielu kolekcji będą pasować, nawet do tych actionowych. Więc bardzo fajnie, miło. No tył to jest taki dość smutny, więc wiadomo, że będę korzystać z tego. I do tego są takie fajne tagi, też do takich różnych vintage albumów, czy po prostu na prezenty, będą świetne. A myślę, że sobie to do albumów zostawię. Taki w klimacie vintage, albo można użyć też tego tła w takie gwiazdki jaśniejsze, ale chyba szkoda. Wolę chyba to. I tu też mamy napisy, tylko już po angielsku. A tu znowu taki jakiś pasek, więc fajnie, miły gest, nie spodziewałam się tego, więc widać, że ktoś, kto się zajmuje sklepem i sam lubi takie gratisy. To jest pierwsze. I co mi się tam spodobało? Słuchajcie, pierwsze co, to ta maska. No świetna jest, po prostu takie różne zawijaski, kwiaty, tutaj ten ptaszek. I ona nie jest taka, wiecie, całkiem sztywna, ale nie jest też taka całkiem, wiecie, ona jest duża, więc ona tutaj tak się wygina, ale te takie na przykład z Action, no to są jeszcze cieńsze, tak wiecie, po dotyku, więc tutaj, no ona jest na tyle gruba, że wydaje mi się, że fajnie będzie się tym jakąś pastą, wiecie, robiło wzorek przez taki szablon. No, ładny. Tu wiecie, można tutaj kawałek tylko gdzieś tam, żeby wystawało, czy całość. No, jest ciekawe. Bardzo lubię takie różne zawijaski. Drugą rzecz to sobie wzięłam już przy okazji, bo też właśnie do Pepko się nie wybieram, a w tamtym roku wiem, że całość wykorzystałam. Na resztkach jechałam, jeżeli chodzi o pakowanie prezentów. A też wiecie, może mi też się przydać do pakowania prezentów dla skraperek, dla nas. Nie tylko dla rodziny. To było w Pepco. To są te takie kolorowe tasiemki, tylko wiecie, to takie jakby, nie wiem jak to nazywać, jaki to jest materiał. Bo wyleciało mi. Nie wiem, ale wiecie, to takie papierowe, takie typowo prezentowe. I takie kolorki wzięłam, było więcej, ale tylko te mi się spodobały.
tak przy okazji sobie wzięłam. Bo do Pepko się w ogóle nie wybieram w najbliższym czasie. Mam na tyle sobie ciuchów, że na pewno tam nie będę zaglądać. I spodobały mi się takie wstążki. Tej z łapkami. Do albumu dla mojego pieska. Sobie też kompletuję powoli różne rzeczy. Takie z pieskami. Nie maskę, kupowałam dziurkacz, więc teraz jest i wstążka. I takie z kotkiem. Wiem nawet, do jakiej kolekcji by mi pasowało, bo mam z Etsy kupioną taką z czarnymi kotkami. Więc też myślę, że fajnie by się wpasowała ta wstążka do tego. Robiłam kiedyś już kartkę zresztą z nich, z tych papierów. I słuchajcie, spodobały mi się takie różne kryształki. Są niektóre takie fajne, też duże. Chociaż z tymi dużymi będzie ciężej gdzieś je użyć. Ale te inne super i piękne odcienie i one się tak, wiecie, takie są ścięte. Ładne kolorki. Tu taki zestaw, te kolory już w ogóle śliczne. No i te. Te jeszcze chyba jakieś były, ale no ja chciałam tylko takie kolory. I gwiazdeczki już do świątecznych prac oraz dziecięcych. No, to trzymam. No. Ale ostatnia rzecz, która mi się tak bardzo tam spodobała, to był zestaw stempli z liśćmi, ale takimi, wiecie, jesiennymi. Pierwszy raz taki w ogóle gdziekolwiek widziałam, w sensie z tej firmy. No, takowych typowo jesiennych nie mam. Znaczy, mam tam jakieś jeden czy dwa wzory, bo kiedyś był w Action, taki podobny do tego. I właściwie w drugim zestawie mam też bardzo podobny, gdzie tam były liście już różne. Ale tutaj są też takie różne, wiecie, gałązki, takie też w innych zupełnie kształtach niż ja mam, albo tutaj takie fajne podwójne. Więc akurat takie barwy jesieni fajnie można uzyskać dość łatwo, więc będę kolorować, będę robić. No strasznie mi się spodobały. I no to na tyle, jeżeli chodzi o takie różne inne rzeczy, więc to sobie dam na bok albo w ogóle odsunę. I teraz Wam pokażę te bloki. I słuchajcie, z 6 kupiłam 5. I nad jednym się też jeszcze zastanawiałam, ale w końcu go wzięłam. I pokażę Wam je w kolejności od tych, które mi się najbardziej podobają, do tych, które gdzieś tam, no najmniej mi się podobały, ale jednak gdzieś tam niektóre strony mi się na tyle spodobały, że stwierdziłam, że też sobie bym je wzięła. I tak, pierwszym blokiem, który bardzo mi się spodobał, był taki w typowo świątecznych kolorach. I co też w ogóle jest fajne, co Wam chciałam powiedzieć, to to, że jak zobaczyłam te napisy, no to się śmiałam, że mój mąż przewidział trendy skrapowe. W sensie takim, że no, jedno właściwie z pierwszych napisów, które zaprojektował, to były napisy właśnie z takimi zawijaskami. I to będzie ta sama czcionka, bo już się go nawet pytałam, którą gdzieś tam sobie kupił. Dziewczyny niektóre dostały już ten napis akurat w wymiankach swoich, więc pokazywały. Tu Wam akurat pokażę taki z HDF, ale też robił takie z Birmaty. I zobaczcie, to są te same takie, jak widzicie, zawijaski. Nawet taki wzorek też tam w jednym miejscu na papierze będzie. Więc nawet myślę, że mi dorobi różne takie napisy po polsku świąteczne i też będą fajnie jakoś współgrały z tymi różnymi blokami, bo we wszystkich one występują. Taka ciekawostka, która mnie zaskoczyła i się śmiałam z tego. I tu jeszcze taki, zobaczcie, przepiśnik mi zrobił. On akurat nie był pokazywany wcześniej nigdzie. No więc fajnie. Nawet by pasowało do przepiśnika takiego świątecznego. Z tych bloków. I słuchajcie, no ten mi się bardzo spodobał, dlatego że tu jest dużo takich teł przepięknych i po prostu tutaj elementy, tu wycięcia i sam kalendarz mi się podoba. No śliczne są te bloki, ale
już nie mówię, tylko pokazuję. No, pierwszy sweterek. Ja w ogóle kocham tła sweterkowe, uwielbiam. Ten jest trochę taki przygaszony, ale też gdzieś się tam na tło wykorzysta. I tak samo jak sweterki, kocham kratę. I to jest chyba najładniejszy wzorek z wszystkich takich teł z kratą, które gdzieś tam wcześniej się pojawiło, nawet w poprzednich latach, jeżeli chodzi o kratę. Bo tutaj jeszcze ta folia, może to Wam tak pokażę, robi mega efekt. No ślicznie to wygląda z tą złotą folią i ta krata tutaj. No bardzo mi się podoba ten arkusz. Dalej mamy takie różne roślinki. Takie. To jest dużo takich podobnych do siebie, z tym, że te wyglądają tak bardziej naturalnie. No i kalendarz. Ładny taki złocony. Typowo świątecznych kolorkach. Podoba mi się bardzo. I to też jest ciekawe, jakby takie przybliżenie choinki i bombek, które gdzieś tam na tym wiszą. No tak mi się to tak skojarzyło. Kolejna krata. No kropki takie, wiecie, foliowane. Na tła super. Kolejne takie roślinki z tymi czerwonymi takimi. No i tu są różne takie napisy. Po angielsku, wiadomo. Ale też można gdzieś tam w albumie, czy gdziekolwiek indziej wykorzystać. Kropki. No i to, no strasznie nie lubię, jak są w blokach świątecznych te takie duże arkusze, z którymi nie do końca wiadomo, co zrobić. Takie bardziej layoutowe, ale akurat to średnio na layout mi się nawet podoba. No można, wiecie, zrobić tutaj taką wyższą kieszonkę i to na przykład tu odciąć. Tu można na przykład też odciąć przy końcu tych igiełek i zrobić kieszonkę taką boczną. Czy tak samo to odwrócić i też będzie. A po prostu z tego białego tła wyciąć skrapek. No, wiecie, można kombinować. No, jakoś to wykorzystam. Zobaczę jak. Tutaj taka krata. Ten jest też taki ciekawy na ciemnym tle, ale fajny. Z tym, że w wielu blokach tutaj jest coś, co ja zauważyłam właśnie też z Kasią, jak rozmawiałyśmy o tych blokach. Są jakby źle przycięte. Widać, że to było jakieś łączone komputerowo i ktoś źle spojrzał, nie zwrócił uwagi na te piksele. I na przykład tutaj widzicie, jest kreska i Kasia ma dokładnie to samo w swoim bloku. Tak samo tu jest kreska. Tu na przykład już nie ma, więc tu jest dobrze połączone. Ale tutaj w wielu arkuszach coś takiego się znajdzie. Więc zwróćcie sobie na to uwagę. Więc jeżeli takiego czegoś nie lubicie, no to niestety no w końcu bloki z action. Więc też takie buble niestety się zdarzają. Ale też się jakoś to potnie i wykorzysta, myślę. Ale zobaczcie te elementy. Elementy w tym roku są prześwietne. No ten domek tutaj jest po prostu kakałko z piankami, coś co chyba wszyscy lubią, ta kula tutaj, no i te różne takie, co można do kompozycji fajnie sobie użyć, kwiatuszki, różne ostrokrzewy, choinki, no piękne, strasznie mi się podobają i te gwiazdki tutaj są takie, wiecie, złote, błyszczące. Dalej mamy taką kratę. Czyli takie drobne choineczki. Są takie, wiecie, małe. Coś takiego. Znowu choinki. No, tu znowu mam jakąś plamkę, widzicie? Myślałam, że to śmieć, ale nie. Dalej coś takiego. Czyli coś, co możemy dodawać też do prezentów. Takie tu
bo kropki i sweterek. Tym razem trochę taki bardziej wyraźniejszy niż ten, który był na początku. O, ten jest bardziej czerwony, ten bardziej taki bordowy. I tu też jakieś tam dodatki. Część można jak te kółka na przykład do albumu wykorzystać. Jako takie, wiecie, jakieś do zamykania, pociągadełka, no na różny sposób. Część do jakichś prezentów, jako zawieszki. Więc tak się prezentuje ten pierwszy blok. No bardzo mi się podoba. Te tła, te, mówię, elementy, no śliczny jest. I drugi, który mi się tak mocno podobał, to był ten taki w zieleni, w brązach. Taki mocno naturalny. I już Wam go pokazuję. No pierwsza strona to wiecie, na tło. Ale dalej są łyżwy. Jeżeli chodzi o zimę, to mój ukochany sport zimowy to jazda na łyżwach. Kocham uczyć dzieci i bardzo, bardzo mi się podobają. Te niektóre papiery właśnie stąd, tak jak te łyżwy, bardzo mi przypominają papiery od Scrap Boysów. Ja w tamtym roku wygrałam właśnie te papiery. Nie pamiętam, jak nazywała się ta kolekcja, a mam świąteczne rzeczy pochowane, więc nawet nie szukałam. Ale myślę, że ci, co znają ich papiery, to wiedzą mniej więcej, o co chodzi, o które chodzi. I dalej Wam też się pewnie skojarzy, jak znacie te papiery. Tu jest taki mocno, wiecie, brokacony. I w dotyku jest bardzo fajny, ale w wyglądzie, no to tak średnio Wam powiem szczerze, że mi się to podoba. Bo to tak wszystko się zlewa i nie do końca ładnie to wygląda, no ale na jakąś tam matę, na zdjęcia gdzieś tam można do albumu coś sobie tam dodać, czy chociażby na tło takie błyszczące pod papierem, nie wiem. Za to te szyszki przepiękne. No i kalendarz również bardzo fajny. Ja w tym roku będę robiła dwa, może nawet jeszcze jeden dla dzieci, więc zobaczę. Tu kropeczki i to, o tym chodzi mi papier. Tu właśnie w papierach Scrap Boysów były też te zegary, takie kwiaty, były te same takie jakby grafiki. Ja w tamtym roku chyba nawet z tych, też z tych robiłam kalendarz adwentowy dla Kasi z użyciem tego. Potem dwie kolekcje wtedy mieszałam, z tego co dobrze pamiętam. Tutaj są też choinki znowu z tym brokatem, z tym, że one są takie przez ten brokat jakby rozlane. Nie wiem, no to jest też moim zdaniem trochę taki niewypał. Ten wzorek pod spodem też nie do końca do mnie przemawia. Ale już tu są takie cudne właśnie szyszki, pomarańcze. Ja kocham mandarynki, pomarańcze to są moje ulubione owoce i cały rok na nie potem czekam, jak znikają, wiecie, z półek. To po prostu nie mogę się doczekać zimy, głównie z powodu tych mandarynek i pomarańczy. I tutaj mamy różne też znowu takie dodatki, czy do prezentów, czy do albumów, czy do czegoś innego. Można sobie samą tą grafikę też wyciąć i kombinować, ale po prostu ten kominek z tym fotelem, no przepiękne, tak samo ten tutaj. I te pierniczki, te łyżwy, no śliczne są. I tu jest papier, który też, nie wiem o co z nim chodzi, ale to bardziej widzę w jakichś takich pracach bardziej codziennych niż świątecznych, ale też nie do końca wiem, do czego mogłabym to użyć, bo nie jest specjalny. Na jakieś tło właśnie ewentualnie. No tutaj też jest dużo takich teł vintage. I to też raczej nie pójdzie do prac świątecznych, tylko do tych takich różnych postarzonych, ale same tła bardzo fajne. Ja taki klimat uwielbiam, więc to też mi się w tych blokach strasznie spodobało. Tutaj są takie, wiecie, różne reniferki. I kolejne takie vintage tło. No i elementy przepiękne, kolejne. To wygląda jak z jakichś tam firm skrapowych. No po prostu tu w ogóle, wiecie, nie przypomina, że to jest blok z Action. No są tak piękne te elementy. Tutaj ten kominek, tutaj to. I te kubki z kakao z piankami. I tutaj jest druga taka sama grafika z tym, że tutaj w fotelu
Tak, te gwiazdki, bo one pewnie potem zostały nałożone. Tu na przykład jest jedna, ale tutaj już nie ma tych gwiazdek, a tu widzicie, jeszcze są te gwiazdki na fotelu, a znowuż tu nie ma. Sobie też możecie zwrócić na to uwagę. I one oczywiście są brokacone. No i dalej. A i też mi się spodobało, że tu jest odbicie, widzicie? Na stronę tego, tych dwóch. Fajnie. Dalej jest coś takiego. Takie różne świąteczne elementy na zielonym tle. I tu jest to samo, tylko na brązowy. I te tło, takie vintage, ale to jest takie piękne. To już nawet na świąteczne papiery też będzie super wyglądało, jeżeli na to damy jeszcze jakiś taki świąteczny wzór, tylko bardziej w brązach. Ładny jest, strasznie mi się podoba. I znowu to, co... Mam wrażenie, że jeszcze tutaj jako tak wygląda, ale na żywo to wygląda jeszcze gorzej i to się zlewa i jak się na to dłużej popatrzy, to nawet oczy od tego bolą. No naprawdę to się... To nawet ledwo widać, że to jest, wiecie, choinka, renifer. No nie do końca moim zdaniem im to wyszło. W dotyku jest fajne takie, wiecie, chropowate, ale wyglądowo średnio. Tu kolejne do prezentów i różnych takich. To może nawet na jakąś okładkę notesu, czy po prostu na okładkę albumu dać. Coś takiego. Kolejne takie tło vintage. Choinki. I różne dodatki. Tutaj mamy jeszcze 26-25 do kalendarza adwentowego, jakby ktoś chciał przedłużyć dobroci. I to wszystko. Kolejnym blokiem, na który się zdecydowałam, był taki brązek, dość mocno naturalny. Niektóre tła fajne będą na zdjęcia. Ja wezmę to na bok. Będzie wygodniej przeglądać. Pierwsze fajne takie albo na tło, albo żeby zrobić znaczki jak na pocztówkach. No ciekawe, coś sobie to ma. I to jest po prostu cudowne. Te domki są przepiękne, ale niestety mamy tutaj też tą kreskę, która jest tu, która jest tu. Myślę jednak, że to można śmiało sobie na tło wykorzystać. Tutaj nawet też jakoś to powycinać, chociażby przed tą kreską na maty na zdjęcia, czy na jakieś tam zapiski. Albo po prostu pojedynczo te domki nawet powycinać i dać na jakąś serwetkę i zrobić z tego fajną kartkę, bo są urocze te domki. Więc ja sobie to jakieś tam wykorzystam, ale no szkoda, że jest to tak, wiecie, niedopracowane. Strasznie to jest denerwujące, tak? Bo płacimy za coś, no wiadomo, że w sklepie nie mamy czasu i przy tym takim świetle nieraz nie zobaczymy po prostu takich szczegółów, a potem przychodzimy do domu i... Dlatego też chciałam nagrać ten filmik i wam to pokazać, żebyście na to zwrócili sobie uwagę. I tutaj w kilku poprzednich może też było to w więcej arkuszach, ale nie zwróciłam też uwagi. Tak. Nie pamiętam teraz dokładnie, w których to tam widziałam. Teraz jak nagrywam, to tam gdzie zobaczę, wam zaraz mówię. Tu takie fajne elementy, różne świąteczne, też ciekawe. I to jest, słuchajcie, piękne. No strasznie mi się to podoba. Ja sobie to na pewno... utnę tutaj przy tym, bo szkoda byłoby mi tego na prezenty. Bardziej wolę sobie to wykorzystać albo na jakąś taką kartkę prostokątną, gdzieś to coś z tym fajnego zrobić, gdzieś tam mam na to pomysł. Albo nawet też po prostu takie drobne zapiski, nawet żeby napisać, nie wiem, jak się prezent na święta dostało. Albo wypisać sobie gości w tym roku, jacy byli na Wigilii, świąteczne potrawy. No nie wiem, no cokolwiek, żeby sobie zapisać i dołożyć do albumu na jakieś takie właśnie najważniejsze zapiski. Czy tagi z tego zrobić, bo prześliczne są. No to w ogóle jest włoskie. Ten ciastek tutaj i on też jest tutaj odwrócony. Widzicie, to jest w jedną stronę, to jest w drugą stronę. Akurat fajnie, że te najciekawsze grafiki tak zrobili. Tak samo z tamtym domkiem we wcześniejszym bloku. Bo tu każdy jakby papier jest inny, nie mamy tego razy dwa, jak to jest przy blokach codziennych, więc to jest naprawdę fajne, bo wiadomo, takie fajne grafiki żal użyć. To takie, wiecie, bardziej sylwestrowo, świąteczne też, bardzo mi się podobają, jak są takie różne tła.
No i w tym bloku elementy nie są jakieś urodziwe. Te pnie może jeszcze jakieś te można wykorzystać, ale reszta pójdzie na pewno do dzieci. Niech sobie powycinają jeszcze ten jeden ostrokrzew u góry. W miarę ładny, ale reszta no to jest nieudana. Do tego tutaj jest róg przycięty. Tu ten ostrokrzew też jest przycięty, więc znowuż niedopracowanie. Tu są jakieś plamy, które nie wiem, co mają oznaczać. Róże w ogóle w świątecznym papierze, więc takie jakieś dziwne są te elementy, ale okej. Tu jest coś, co kiedyś było w poprzednich latach takich tych podłużnych blokach. Bardzo mi się to podobało. Ja robiłam nawet kartkę z tego, więc te super. I dechy. Czy na zdjęcia, czy też na jakieś kartki. Ciekawe takie też z takimi jakimiś ciemniejszymi. Takiego też wcześniej nie było. Moje ukochane pomarańczki. No i kalendarz adwentowy akurat w tym bloku najmniej mi się podoba. Jakiś taki jest smutny, nie wiem. No nie podoba mi się po prostu. No i coś, co może być albo tłem do zdjęć, albo można sobie też z tego na przykład tu zrobić taką klapkę na przykład do albumu, a z tego kartkę, tło. No, można, wiecie, kombinować nawet z takimi dużymi. Zobaczę jeszcze, jak to sobie tam wykorzystam, ale jest też ciekawy, ma też jakiś tam potencjał, bo sama grafika jest przepiękna. Samo zdjęcie jakby. No i takie bombeczki czerwone, śliczne, to jest, że mi się ten arkusz też podoba. A tutaj anyszki i różne takie. Kolejne takie na różne zapiski. Ktoś chciał przeczytać. No a to już ciężko, bo albo można na okładkę, albo też jaką taką klapkę do zamykania i żeby nic nie dawać, tylko żeby zdobiła, albo po prostu oprawić w ramkę, co myślę, że ja zrobię i po prostu powiesić na ozdobę, bo ja uwielbiam właśnie takie kakałko z piankami, to mi się strasznie podoba, więc nawet nie wiem, bo ciężko też znaleźć ramki pod ten wymiar, ale może poproszę męża, żeby mi wypalił po prostu ramkę i ja to jakoś pomaluję, może jakoś świątecznie ozdobię i po prostu to dam jako obrazek sobie do domu, jako ozdobę. Bo grafika fajna. To też takie fajne, te pomarańczki już nie jak prawdziwe, tylko bardziej malowane, ładne takie z tym cynamonem. Takie też, też coś sobie to ma i to też fajne jest, takie chropowate. Tło na zdjęcia superanckie. W tamtym roku też były papiery z takimi różnymi i strasznie mi się sprawdzały do robienia zdjęć i myślę, że to sobie do tego zostawię. Kolejne takie, wiecie, z menu świątecznym. To też fajne do notesików. Takie różne też elementy znowuż. Tutaj takie różne pomarańczki. To jest z tymi dziurkami ciekawe. Cynamon, anyżek. I ale łapacze świąteczne. Takie, wiecie, łapacze znowu w wersji świątecznej. No ciekawy pomysł. Takie. No i to, wiecie, takimi papierami nie jestem zachwycona, bo to tak samo bym zrobiła zdjęcie moich paneli gdzieś tam i no tak średnio mi się to podoba, ale okej, może gdzieś tam to zdjęcie też przyda. I ostatnie dwa bloki. Pierwszy to jest z tych ostatnich ten, taki różowo-biało-czarny. I tutaj też na niektóre wzory, jak się dłużej popatrzy, to można dostać oczopląsy, ale to jest fajne na tła i ten blok również się super połączy z blokiem z zeszłego roku, również w takich kolorach, gdzie było dużo różowego, bieli i ten będzie super na tła, a tamten bardziej jako grafiki takie, wiecie, te główne na kartce, stąd też to wzięłam z tą myślą głównie, ale niektóre papiery tu też są całkiem ciekawe. No te tutaj są bardzo fajne zwierzątka, ale te takie różne, nie wiem, to są listki, też taki rozlany blokad, strasznie to przytłacza, że giną te tutaj no w tych liściach. Nie do końca mi się to podoba. Tu musiałam się przyjrzeć, co tu w ogóle jest. Na początku myślałam, że to są takie, wiecie, ciasteczka, ale to są bombki w środku.
takie, to akurat mało ciekawe, ale na jakiś tło może będzie. I to jest fajne. Też można to poucinać, można osobno elementy wyciąć, można jako do prezentów na różny sposób, ale po prostu ten reniferek. No ten kubek, ja bym chciała taki kubek mieć w rzeczywistości, jest boski. To mnie tak zauroczyło, no te Mikołaje też są całkiem fajne, te zdjęcia choinek. Marzyła mi się zawsze choinka w tym klimacie. Ale co roku sobie obiecam, że sobie zrobię taką bardziej w różu, czy biało-niebieską, a wychodzi, że potem dzieci chcą wszystkie kolorowe bombki i mamy co roku kolorową. Ale podobają mi się takie paski. Co też potem do codziennych prac można użyć. Takie różne choineczki. Fajne na tło. Tutaj jakiegoś renifera, sanie. O tym też mówiłyśmy z Kasią. I fajnie będzie wyglądać. Też w zeszłym roku były takie galaksy, bardziej papiery. Tu te Mikołaje. A szkoda je zakrywać, więc to też pewnie pójdzie na maty po prostu, na zdjęcia do jakiegoś albumiku świątecznego z papieru z Action. Ciekawie się będą prezentować. Tu na tła pewnie. Tak samo to. I kalendarz też taki fajny. Chociaż ta siódemka na przykład strasznie się zlewa też znowuż. No ten brokat tutaj niegdzie jest ładny, ale gdzieniegdzie im to nie wychodzi. Coś tu się zadziało. Bombeczki. Tutaj znowu coś na tło. Prezenty bardzo fajne. I te paski tutaj z tymi śnieżynkami już są całkiem. Kolejne. To też fajne, już gotowe na matę, na zdjęcie. Czy na jakiś shaker. Tu też te kubki kakao. I tu znowu chyba była ta kreska. Tak. Zobaczcie, tu znowu jest. Więc w tym roku mają dosyć dużo tych wpadek. Tutaj takie. I choinki. To zabawne takie. Widzicie, takie dziewczynki przebrane za choinki. Znowu te takie menu świąteczne. Tylko no mówię, te napisy się strasznie zlewają. Ledwo widać, co tu pisze. Przez ten brokat. Też fajne takie różne laseczki. I to fajne. Tu akurat na przykład właśnie ten brokat jest super. Dodaje takiego błysku i ładnie to wygląda. Więc to wygląda tak. Ja specjalnie właśnie wam zwracam uwagę na takie szczegóły, bo tak czasami bierzemy, ale wiecie, w większości i tak to jakoś się wykorzysta, jest na tyle fajnych stron, że te mankamenty no nie do końca mi tam, znaczy nie do końca, no nie przeszkadzają mi aż tak bardzo, tak, więc da się przeżyć, ale no to bardziej do producentów, że jednak jak coś takiego sprzedają, to powinni gdzieś tam zwrócić uwagę na pewne szczegóły, zanim wypuszczą, ale to już nie idzie, to już jest normalne przy tych blokach. Myślę, że każdy już się do tego przyzwyczaił, że są pewne niedociągnięcia w takich blokach z Action. I słuchajcie, w ogóle na tym to się długo zastanawiałam. Ale w końcu go wzięłam. A dlaczego? Dużo jest teł sweterkowych, o których wam na początku mówiłam, że bardzo mi się podobają. Do tego jest tutaj lama. I strasznie chcę zrobić kartkę dla mojej przyjaciółki właśnie z tą lamą. A dlaczego? To tylko ona wie i nieliczne osoby. Więc no, myślę, że będzie się śmiała. Mam już na to pomysł, więc na pewno dostanie w tym roku kartkę świąteczną z lamą. Poza tym strasznie mi się spodobały te kotki tutaj w skarpetach. No, śliczne są. A te inne takie tła dziecięce również się jakoś tam wykorzysta na kartki właśnie dla dzieci. I też fajne są fajnie zrobiony ten kalendarz taki na zrobienie kalendarza dzieciom.
więc stąd w końcu go wzięłam. Chociaż no, pomysł z tymi dinozaurami i jednorożcami jednocześnie, nie wiadomo czy to dla chłopca, czy dla dziewczynki zrobić, czy co. I w ogóle zwierzęta takie w świątecznych papierach, jeszcze do tego jakieś takie wakacyjne klimaty. No wiecie, gdybym obchodziła święta za granicą, może, albo ktokolwiek by obchodził, ale tak na co dzień to tak... No średnio mi się to widzi, ale myślę, że dzieciom coś takiego właśnie by się spodobało, więc może jakieś kartki dla dzieci powstaną z tego. Tutaj są takie płatki śniegu, takie sweterkowe, więc gdzieś tam się na tło wykorzysta, ale zobaczcie te kociaki, no one mi się tak spodobały. O, piękne są. Szkoda będzie je zakrywać, więc jakoś trzeba pomyśleć, jak to fajnie użyć. Tutaj takie zygzaki. No i ten kalendarz taki adwentowy, typowo dziecięcy. To tu już w ogóle ani kolory świąteczne, ani nie wiem. Ale jest coś takiego. Ale tu jeszcze do tego ananasy, więc już odważnie. No i z tego zamierzam sobie powycinać osobno te wszystkie elementy. I właśnie ta lama będzie w kartce dla mojej przyjaciółki. Więc gdzieś tam pomysł jest. Ten napis też można sobie tak wyciąć i zrobić z tego też jakąś, wiecie, gdzieś tam podokładać, no nie wiem, coś tam pomyślę. Tu bym ucięła, ale to będzie na styk, żeby była mata na zdjęcia, więc szkoda, że one są trochę, nie są w oddali. Albo właśnie kartka sama z napisem pod to jakieś tło już by było fajną kartką, ale za blisko jest ta papuga tutaj. Tutaj to też pójdzie dla mojej przyjaciółki. Znowu te różne takie menu i różne takie. To można fajnie na notesy z tego zrobić, z tych tutaj trzech. Myślę, że tak to właśnie zostanie wykorzystane u mnie. I właśnie tło sweterkowe, te różowe, tu zielone, tu nawet takie trochę minecraftowe, jak to dzieci lubią, więc też myślę, że się dzieciom spodobają. Tu w ogóle jakaś pizza jeszcze jest. No takie śmiechowe one są. Bo taka zieleń już bardziej intensywna. I znowu jakieś takie. To na pewno pójdzie na prezenty dla dzieci. No takie właśnie się im spodobają, z dziecięcymi elementami. I coś, co myślę, że można również w ciekawy sposób wykorzystać, bo albo taką kwadratową kartkę, znacie tutaj, żeby to tak, właściwie to najlepiej tu, żeby to był totalnie to idealny kwadrat, albo jakieś takie kieszonki też z tego, albo osobno taki kwadracik na środek kartki, no to można też kombinować z tym. Są różne kolory tego, takie też zygzaki. I to jest piękne, bo to się tak fajnie holograficznie mieni. Strasznie mi się to podoba, ten jeden arkusz tutaj. I tło z napisami ho, ho, ho. I tu też są takie, wiecie, bardziej dziecięce, ale już bez tych dinozaurów i tych jakichś takich przedobrzonych, tylko typowo świąteczne elementy, więc to już jest fajne. Tak samo jak i to. I kolejny ten taki. I na koniec dodatki. Różne takie prezentowo. Nie wiem. Gdzieś tam można sobie to podokładać. No i tyle, jeżeli chodzi o te bloki i ogólnie o te moje najnowsze zakupy z Action. I nie tylko. Możecie dać mi znać, bo jestem ciekawa, jaki wam się blok najbardziej podoba. Czy ten taki, ja to na to mówię, dziecięcy, czy ten różowo-biały, czy może ten taki w brązach. Albo zielony, naturalny, czy też ten w czerwieniach. Jest jeszcze jeden, ale na ten ostatni się nie zdecydowałam, bo tam większość było takich teł basicowych i tylko ze 3-4 arkusze mi się podobały. Takie było tło z bombonierkami, z jakimiś rękawiczkami i chyba z pierniczkami. Więc no, dla 3 arkuszy, czy tam 4 góra, no nie brałam już całego bloku, bo mam tych papierów jeszcze z zeszłego roku. Więc no, oparłam się pokusie. No i to tyle na dzisiaj. I tak wyszło dłużej niż myślałam, bo sądziłam, że tym razem się szybciej zbiorę z tym nagrywaniem. Ale no,
Ja sama lubię takie filmy oglądać, więc mam nadzieję, że wytrzymaliście. I to tyle na dzisiaj. Do następnego. Pa, pa!